W 2011 roku wdrażano systemy teleinformatyczne zapewniające interoperacyjność z NATO oraz rozwijano możliwości funkcjonowania w cyberprzestrzeni. W codziennej służbie zapewniano łączność pomiędzy krajem i zagranicą, w tym z polskim kontyngentem wojskowym w Afganistanie. W ramach osiągania interoperacyjności zautomatyzowanych systemów dowodzenia eksploatowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej kadra szkoliła się uczestnicząc m.in. w narodowym ćwiczeniu zgrywającym zautomatyzowane systemy dowodzenia pod kryptonimem 100.11 oraz w międzynarodowych ćwiczeniach pod kryptonimem Combined Endeavor 2011 i SWIX 2011. Proces wdrażania systemów Link, w tym szczególnie Link 16 w naszych siłach zbrojnych, stanowi ważny element osiągania interoperacyjności sojuszniczej. Samoloty F-16 zostały standardowo wyposażone w terminale systemu Link 16. Piloci mogą być zatem dowodzeni za pośrednictwem sieci wymiany danych Link 16 z pokładów samolotów powietrznych stanowisk dowodzenia i wczesnego ostrzegania E-3 AWACS oraz wdrażanego naziemnego systemu Link 16. System IFF, identyfikacja swój-obcy, umożliwia rozpoznanie samolotów własnych i koalicjantów oraz zapobiega prowadzeniu tzw. ognia bratobójczego. System ten zimplementowano na statkach powietrznych, okrętach marynarki wojennej, stacjach radiolokacyjnych i wyrzutniach rakietowych. Uruchomienie wojskowego systemu GPS zapewniło dostęp do wojskowego sygnału emitowanego z satelitów systemu GPS. Budowana sieć White Eagle Network dla potrzeb PKW Afganistan i podłączenie jej do sieci Afghanistan Mission Network jest jednym z kluczowych obszarów oraz priorytetów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na bieżąco zapewniana była przez Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych satelitarna łączność operacyjna z polskim kontyngentem wojskowym Afganistan. Ponadto Centrum Wsparcia Teleinformatycznego zapewniało poprzez system łączności jawnej połączenia żołnierzy pełniących służbę w Afganistanie z rodzinami. Na co dzień przy wsparciu zautomatyzowanych systemów dowodzenia realizowana była też praca bojowa w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu w Centrum Operacji Powietrznych, Ośrodkach Dowodzenia i Naprowadzania oraz Centrum Operacji Morskich.